Witam. Podczas walk o wyspę Marszala do najbardziej krwawych starć doszło na wyspie Kwajalein. Natomiast nie oznacza to, że wszystkie pozostałe wyspy zostały zajęte bez jakiegokolwiek oporu, ponieważ na wyspie Roynamur, a właściwie dwóch wyspach połączonych piaszczystą groblą i popuszczoną przez nią estakadą, również doszło do walk, aczkolwiek zdobywanie tych wysp miało nieco inny charakter. Tutaj po pierwsze na początku już bardzo mocno działała flota i lotnictwo, spłychniając japońską obronę. Następnie Amerykanie zajęli dwie małe wysepki położone niedaleko i na nich rozmieścili swoją artylerię. To okazało się dość istotne, ponieważ artyleria ta mogła wstrzeliwać się punktowo w poszczególne punkty oporu na wyspie, a dodatkowo swoje oczywiście cały czas robiła artyleria okrętowa. Sprawiało to wszystko, że w pewnym momencie cała wyspa była dosłownie pokryta dymem od ostrzału, zaś jeden z obserwujących żołnierzy zauważył, że wyglądało to tak, jakby cała wyspa wyleciała w powietrze. Dopiero po takim przygotowaniu do ataku ruszyły oddziały 4. Dywizji Piechoty Morskiej i wydawało się, że po czymś takim na wyspach nie będzie już żadnego problemu. Niestety problemy się pojawiły jeszcze przed wylądowaniem na wyspy. Po pierwsze, zaczął nawalać sprzęt łącznościowy w wyniku deszczu oraz wody morskiej. Jakby tego było mało, to część jednostek desantowych zaczęła się psuć. Niemniej Marines dotarli na obie wysepki. Na Namur nie napotkali tak naprawdę poważniejszego oporu. Znaleźli co prawda tutaj kilka umocnień, co ciekawe, biorąc pod uwagę braki, jakie mieli Japończycy w materiałach do budowy umocnień na wyspach Marszala. Jednakże umocnienia te były pełne Japończyków, którzy byli już martwi. Tutaj swoje zrobiła jednak artyleria i lotnictwo. Dopiero w głębi napotkano jakiś tam pojedynczy opór, ale nie był on szczególnie skoordynowany ani groźny. Nieco inaczej sytuacja miała miejsce na Roy. Tutaj co prawda Marines również wylądowali dość bezproblemowo, ale kiedy weszli na teren wyspy, napotkali już tutaj nieco silniejszy opór, który jednak złamali samą czystą siłą i przewagą liczebną oraz techniczną, jaką mieli. Większe straty paradoksalnie tutaj ponosili od ognia swoich jednostek, które wciąż strzelały, nie mając dobrej łączności z jednostkami na lądzie wynikającej z tego, o czym mówiłem wcześniej, odnośnie problemów z łącznością. Na dodatek, kiedy nadeszła noc i wydawało się, że już po problemie, z dziur, schowków, kryjówek i wszystkiego, czego się dało, zaczęli wychodzić Japończycy, przeprowadzając charakterystyczny dla siebie nocny, samobójczy kontratak. Kontratak ten był po dwakroć dotkliwy. Po pierwsze, spowodował straty wynikające z walk z Japończykami oraz z tego, że Amerykanie w pewnym momencie zaczęli strzelać do wszystkiego, co się rusza, oczywiście z innymi Amerykanami włącznie. Niemniej atak ten, chociaż spowodował sporo chaosu, nie był w stanie doprowadzić do załamania się Amerykanów, zaś największe jednostkowe straty, jakie Amerykanie ponieśli podczas walk na Roynamur, wynikały z tego, że amerykańscy saperzy postanowili wysadzić jeden z bunkrów, który okazał się składem torped. W momencie wybuchu, który okazał się o wiele silniejszy niż zakładano, śmierć poniosło 20 amerykańskich żołnierzy. Niemniej zarówno Roy, jak i Namur zostały ostatecznie dość szybko i sprawnie opanowane, aczkolwiek dość wysokie straty, które poniesiono podczas całych działań związanych z opanowaniem tego regionu, bo wynoszące aż 180 zabitych żołnierzy, były pewnym ostrzeżeniem przed tym, co Amerykanów może czekać w momencie, kiedy napotkają bardziej skoordynowany opór na nawet niewielkich wysepkach. Jest to dość specyficzny scenariusz. Po pierwsze, jest to najmniejszy scenariusz w tej grze. Po drugie, trwa on tylko 3 dni. Po trzecie, pierwszy dzień to jest w zasadzie tylko i wyłącznie ostrzał jednostek artyleryjskich, morskich i lądowych, które mają za zadanie odpowiednio już spulchnić japońską obronę. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że te japońskie kompanie, które stacjonują na wyspie, to już są też smętne resztki tego, co zostało wcześniej, ponieważ, jak powiedziałem, ta wyspa była bombardowana i ostrzeliwana już od dłuższego czasu, więc teraz to już tak naprawdę zostało tutaj kilka pojedynczych kompanii, każda o sile 1, więc jedno trafienie wystarczy, żeby każdą wyeliminować. Pierwszy dzień, jak mówiłem, to jest tylko i wyłącznie ostrzał artyleryjski, dopiero drugiego i trzeciego lądują jednostki lądowe.
Ok, zatem zacznijmy od ostrzału. Zacznę od jedynki i biorę na cel sobie tych Japończyków. Muszę zobaczyć, czy trafiłem w ten heks. Trafiłem, więc teraz ostrzał. Korzystam z tabelki 1-4, siła obrony, siła strzelającego 7-10 i plus 2 za nawałę artyleryjską, minus 1 za teren i minus 2, minus 1 za umocnienia, czyli łącznie minus 2 plus 2, czyli 0. 5 oznacza 1, czyli Japończycy wyeliminowani. Następnie ta jednostka bierze na cel tych Japończyków. Zobaczmy, czy trafiłem. Trafiłem, a zatem strzelam. Sytuacja taka sama. 6 i po zabawie. I teraz ta jednostka morskiego wsparcia artyleryjskiego ostrzeliwuje tych Japończyków. Czy trafiłem? Trafiłem. I teraz jak trafiłem? 5. Dobrze trafiłem. Po zabawie. Następnie amerykańska artyleria. Artylerzyści biorą na cel tych Japończyków. Strzelają łącznie z siłą 15. A zatem wykonuję rzut. Tutaj nie muszę rzucać na trafienie. Tutaj trafienie mam pewne. 4, 2. Czyli Japończycy wyeliminowani, dzięki czemu ostrzał mamy z głowy. No i jak widzicie, liczba Japończyków na wyspach, na wysepkach po tym ostrzale znacząco została zredukowana. Cztery kompanie mamy mniej. Etap dzienny się kończy, bo nawet jak powiedziałem, w tym pierwszego dnia nic nie robimy. W etapie nocnym nie można prowadzić ostrzału, zatem przechodzimy do dnia drugiego. Pierwszego dnia walk schodzą z planszy jednostki morskiego wsparcia artyleryjskiego, a zatem już ich nie mamy. Natomiast mamy lotnictwo i mamy oczywiście Amerykanów, którzy przeprowadzają desant. Zacznijmy od Roy. Tutaj nie powinno być większych problemów. Amerykanie lądują na tym polu i następnie wydają dwa punkty, żeby wejść tutaj. Ci wchodzą jeden i dwa, trzy tutaj. Ci desantują się na tym polu, a następnie te dwie jednostki tutaj. I to by było tyle, jeżeli chodzi o desant na Roy. I teraz na mur. Tu będzie trochę trudniej. Po pierwsze, mam tu lotnictwo i wykorzystam je, aby przeprowadzić atak na tę japońską jednostkę, która tu się znajduje. To jest lotnictwo szturmowe, a zatem wykonuję jako samodzielny atak lotnictwa szturmowego z modyfikatorem minus 1 za umocnienia i minus 2 za las. Czyli będzie ciężko. Wow, 6. 6 minus 2 to jest 4, czyli 1, czyli trafiłem, czyli szturmowce wykonały swoje zadanie, dzięki czemu Amerykanie mogą się tutaj desantować bezproblemowo. Natomiast tak, tutaj desantują się te dwie grupy, czyli Amtraki oraz Batalion Piechoty i muszą one stoczyć bitwę z japońską piechotą, która broni się tutaj. No i to może być trochę bardziej kosztowne. Ponieważ jednostki desantujące się walczą w przypadku takiej walki z siłą dzieloną na 1/4. A zatem Amerykanie mają 1 za piechotę i Amtraki mają też 1. Czyli mam łącznie 2 plus 1 za gwiazdkę, czyli 2 do 1, 1 do 1 za umocnienia i 1 do 2 za las. No to będzie ciężko. Zobaczmy, jak to wyjdzie. 6 przy 1 do 2, a 1. Czyli Amerykanie muszą się cofnąć i muszą się cofnąć na wysepki, na które się, na które, przepraszam. Wykonajmy zatem atak. Amerykanie będą mieli tutaj, no, ciężko. Zobaczymy, czy im się uda. 9. No, to niestety chyba się nie udało. Rzucę okiem na tabelkę. 1 do 2, 9, a 1. Czyli Amerykanie nie mogą się wycofać, bo nie można się już wycofać z powrotem do barki. W związku z czym każda z tych amerykańskich jednostek traci jeden punkt siły. Zarówno Amtraki, jak i trzeci batalion.
źle. I kolejna fala amerykańskich oddziałów desantowych. Mogę już ją wyładować. Ci lądują tu. Ci lądują tutaj. I ci także wylądują na tym polu. I to byłby cały desant amerykański. Możemy zatem rozstrzygnąć walki. I tak, artylerię wykorzystam tutaj, ponieważ ci będą musieli się dalej tłuc z nimi. Natomiast tutaj będę mógł atakować już bezproblemowo. Więc zacznijmy tutaj. Ci dalej walczą jako desant, więc mają dwa punkty siły przeciwko jednemu. A, nie rzuciłem za straty po tej walce. Przepraszam Was bardzo, powinienem był jeszcze wykonać rzut za straty. Spada szanse, że Japończyków zniszczymy są niewielkie, ale są szanse, że Amerykanie poniosą straty. A zatem Japończycy mieli jeden punkt siły, jeden za umocnienia i jeden za las, czyli 4, 5, 7. Nie, Amerykanie nie ponieśli strat. Amerykanie mieli dwa punkty siły, minus jeden za umocnienia, minus jeden za las, czyli 1. No nawet byli blisko, ale nie. Japończycy, tutaj, nikt tutaj nie poniósł poważniejszych strat. No, Amerykanie ponieśli za brak możliwości wycofania się. I teraz zasadnicza faza walki. Więc tutaj sytuacja jest taka sama. Mamy dwójkę przeciwko jedynce, czyli 2 do 1 i minus 1 za umocnienie i 1 za las, to jest 1 do 2. No nie. A 2, czyli każda z amerykańskich jednostek ponosi dwie straty. 1, 2. 1, 2. I następnie patrzymy na straty po walce. Japończycy mieli 1 plus 2. Czyli 4, 5, straty amerykańskie, 8, bez strat, a straty japońskie w wierszu 1, znowu bez strat. Zobaczmy, czy tu będzie lepiej. 4 i 8 na 1, to jest, i dam sobie wsparcie artylerii, czyli mam 8 plus 5, artyleria ma 5, tak, 5, 13, na 1 to jest 10 do 1, 9 do 1 za umocnienia, 8 do 1 za las, 10, B2. Japończycy się muszą cofnąć. 1 i 2. 1, 2 i 1. Tak wykonam pościg. I straty. Amerykanie mieli 11, 15, minus 2, 4, 5. I 11 oznacza 1 straty, czyli Japończycy są wyeliminowani. A straty amerykańskie, Japończycy mieli 1, plus 2 to jest 4, 5 i 5 bez strat. Następny atak tutaj. 4, 8, 9, 9 plus 10, 19. 19 na 1 to jest 10 do 1. 10 do 1 minus 1, bo tam jest ten czysty, czyli 9 do 1, 7, B3. Japończycy nie mają się gdzie wycofać, więc są eliminowani, a zatem tu sytuacja się rozwiązuje, aczkolwiek muszę rzucić na straty amerykańskie. Japończycy mieli siłę 1, umocnieni byli, więc wiesz, 2, 3, 10. No, było blisko, ale mimo to ROI zostało opanowane tutaj bez poważniejszych problemów. No, natomiast na Namur jest, jak widzicie, nieco gorzej. Ok, to zamyka etap, znaczy nie, to zamyka amerykańską fazę w etapie dziennym. I tak, Japończycy mogą w tym momencie nic już nie mogą zrobić za bardzo, więc przechodzimy do etapu nocnego. Tu lotnictwo nie będzie mogło działać. Więc teraz tak, czy Amerykanie dadzą radę tutaj sobie poradzić? Myślę, że tak, aczkolwiek tu będzie sytuacja ciężka, bo tutaj dalej będą musieli walczyć i dalej z siłą dzieloną na 1/4, a potem jeszcze na pół. I jeszcze z rzutem na walkę w nocy. O, to będzie dopiero problem, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zatem tak, tu Amerykanie mają już tylko w tym samym momencie dwa punkty siły, więc mamy 2 na 1, to jest 2 do 1 i 1 do 1 za atak w nocy. Nie, przepraszam. Amerykanie mają 3, 4 punkty siły. 1/4 z 4 punktów siły to jest 1. Czyli mamy 1 do 1, 1 do 2 za umocnienia i 1 do 3 za las. Do tego rzut za atak w nocy. Wow! Rzut za atak w nocy 6, co oznacza, że Amerykanie dostają plus 2. A zatem stosunek siły robi nam się 1 do 1.
No, to daje Amerykanom pewne szanse. Zobaczmy, czy te szanse wykorzystają. No, na to wygląda, że tak. B1, czyli Japończycy muszą się wycofać o jedno pole. Udało się w każdym razie stąd wyrwać, znaczy wbić na ten przyczółek. Pytanie, jak wygląda sprawa ze stratami? Amerykanie mieli 1 plus 2 za modyfikator za walkę, minus 2 za teren, czyli kolumna, czyli wierzch 1. Niestety Japończycy nie ponieśli strat, a Japończycy tak samo. Też nikt nie poniósł strat. I teraz etap japoński. I Japończycy w tym momencie są zmuszeni do przeprowadzenia ataku nocnego. Będą zmuszeni, ale wcześniej mamy fazę kontrataku. I myślę, że to jest dobry moment, żeby taki kontratak przeprowadzić tymi siłami. Nawet jeżeli one będą osłabione za atak w nocy, to jest ich na tyle dużo, że powinny sobie poradzić z tymi Japończykami i uda mi się wtedy opanować już pierwszego dnia, dzięki czemu otrzymam więcej punktów zwycięstwa. A zatem tak, atakuję w nocy, a więc mam łącznie siłę tutaj dzieloną na pół. A zatem po kolei. 1, 3, 6, 8, 8 na 1, to jest i tak 8 do 1, rzut za atak w nocy, o, to mam szczęście do rzutów w nocy, plus 2, czyli mam 10 do 1 i 9 do 1 za Japończyków w lesie. A zatem 6, 9, B2, Japończycy muszą się wycofać o dwa pola, nie mają się gdzie wycofać, więc są eliminowani i tylko teraz wykonam rzut na straty Amerykanów. Japończycy mieli 1, plus 1 za obronę w lesie i minus 1, minus 2 za atak w nocy, czyli siła 1, bez strat. No, to poszło gładko. Roy Namur zdobyte, no, tak jak można było, jak mówiłem, w rzeczywistości historycznej. Jedna wyspa opanowana bezproblemowo, na drugiej rzeczywiście pojawiły się pewne trudności wynikające stąd straty. Niemniej Amerykanie wykonali swoje zadanie i zobaczmy teraz, jak z punktami zwycięstwa. Zniszczyłem wszystkich 1 lutego, czyli mam 12 punktów zwycięstwa i za każdy zniszczony amerykański punkt zwycięstwa mam minus 1. Amerykanie w tych walkach stracili 1, 2, 3, 4, 5 punktów zwycięstwa, czyli 12 minus 5 to jest 7, czyli odniosłem poważne zwycięstwo, bo zniszczyłem, straciłem łącznie mniej niż połowę punktów zwycięstwa. Jak powiedziałem, to jest najmniejsza chyba najmniejszy ze scenariuszy w tej grze i właściwie po tym, jak się rozegra te mniejsze, można wtedy już rzeczywiście sięgnąć spokojnie po te większe, czyli po Pearl Yao czy Saipan, gdzie już rzeczywiście walki toczą się dłużej, teren jest większy i akcji jest na pewno więcej niż w tych małych scenariuszach. Niemniej one są dobre, żeby sobie przypomnieć w ogóle kwestie desantów, ponieważ tak naprawdę desanty morskie, działania morsko-powietrzne w podstawce do B35 są owszem uwzględnione, natomiast gier w tym systemie poświęconych właśnie tego typu działaniom za dużo nie ma tak naprawdę. O ile desanty powietrzne owszem były choćby w Arnhem czy w Panterach w akcji, tak desantów morskich za bardzo w tych dużych pudełkowych grach nie przypominam sobie, żeby było. Bodajże w Monte Cassino, a dokładniej w scenariuszu poświęconym lądowaniu pod Salerno są desanty morskie, ale tam Niemcy nie bronią się dość poważnie na plażach. Tak samo w dwóch rozszerzeniach do tej gry, opublikowanych w TIS-ie poświęconych lądowaniu na Sycylii, też są desanty morskie, ale tam walki na plażach też nie mają zbyt istotnej roli. Tam walki toczą się poważnie dopiero kiedy Amerykanie wchodzą w głąb wyspy i walczą w dość niesprzyjającym im terenie. Natomiast takich rzeczywiście desantami i walką bezpośrednio na plażach za bardzo nie było, więc ta gra, można powiedzieć, wykorzystuje ten element. Dodatkowo trzeba pamiętać właśnie o zasadach specjalnych dotyczących Japończyków, którzy mają swoją osobną kolumnę zasad w instrukcji, a o czym łatwo zapomnieć, kiedy się tego nie sprawdzi. Więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.